wskazuje, że nie wszystkich radnych stać na telefon. Jest kilku radnych, do których nie można się dodzwonić. Chcę sprawdzić, że Państwo bipi, nie będę wytykał palcami, ale nie ma tam kontaktu telefonicznego. Ludzie, którzy nie mają internetu, a są tacy w gminie, mają często telefony. Nie mogą zadzwonić do radnego, który być może jest jego radny. Zwracam uwagę, Państwo sami to załatwicie. Jeśli nie, to proponuję zrzutkę dla tych radnych na telefon, na numer i będzie wszystko fajnie. Osobiście czuję się urażona jako radna. Zrzutkę to Pan może sobie robić na własne potrzeby. Dla mnie może Pan stać pod kościołem w innych miejscach. Jest to bardzo nie na miejscu. Zachowanie Pana było bardzo chamskie wobec nas, wszystkich radnych. My ja Pana nie oceniam nigdy i na pewno nie publicznie i sobie po prostu tego nie życzę. Natomiast Pana Przewodniczącego proszę o interwencję na tej materii, żeby po prostu nie obrażać tych zgromadzonych osób. Dziękuję bardzo. Nie wyobrażam sobie, już kończę, nie wyobrażam sobie, żeby mieszkaniec miał mi mówić, czy dawać na kartce, bo tylko w ten sposób można byłoby ustrzec się od jakichś kontrowersji.